Cześć, to jestem Farę, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, sezon 5 rozdziału 2 zbliża się wielkimi krokami, a wczoraj na światło dzienne wypłynęły nowe informacje dotyczące zbliżającej się aktualizacji w grze Fortnite. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pakiecie ekipy, czyli o płatnej miesięcznej subskrypcji, która da nam dostęp do ekskluzywnych skinów w grze Fortnite oraz porozmawiamy sobie o rzekomej współpracy Fortnite'a ze Star Wars. I mam teraz, moi drodzy, do Was pewne pytanie. Czy chcielibyście, aby Baby Yoda został oficjalnie dodany do gry? Jeżeli tak, no to strzelajcie łapeczkę w górę. Każda łapka w górę to jedna Baby Yoda więcej na świecie. Dajcie też znać w komentarzu, czy chcielibyście, abym nagrywał dla Was więcej odcinków informacyjnych. A teraz, moi drodzy, przejdźmy i sprawdźmy, jak wygląda nowy zwiastun pakietu ekipy. Welcome to, witamy w Fortnite'owej ekipie. Co miesiąc dostaniesz ekskluzywny outfit pack, wygląd, ok, 1000 fałdolców oraz Battle Pass Fortnite Crew, no czyli ekipa. Przeczytajmy, o co w tym chodzi. Co musimy wiedzieć o Fortnite'owej ekipie? Jest to nowy typ karnetu bojowego, dokładnie jest to subskrypcja miesięczna, która kosztuje 47,99. Zostanie wprowadzona do gry 2 grudnia wraz ze startem 5 sezonu rozdziału 2. I co miesiąc będziemy dostawali 1000 fałdolców, jakieś nowe unikatowe skiny oraz karnet bojowy, jeżeli wystartuje nowy sezon. Ja sam osobiście z pewnością dołączę do takiej ekipki, a jeżeli Wy też chcielibyście dołączyć do takiej ekipki, jeszcze przy okazji wpisali mu kodzik Farel, no to bym był mega wdzięczny. A teraz sprawdźmy sobie, co dokładniej Epic Games dla nas przygotowało. Najważniejsze, co musimy wiedzieć, to, że co miesiąc dostaniemy 1000 fałdolców, dzięki czemu będziemy mogli je wydać na swoje ulubione emotki, skiny, smugi, malowania oraz jakieś inne dodatki estetyczne w grze. I jest jeszcze jeden dodatkowy plus związany z dołączeniem do ekipy Fortnite'owej. Dzięki otrzymywanemu w ramach subskrypcji karnetu bojowemu możemy odblokowywać jeszcze więcej fałdolców. No jestem mega ciekawy, jak będzie różnił się zwykły karnet bojowy od karnetu ekipki. Ile w tej ekipce faktycznie będziemy mogli odblokować za darmo więcej fałdolców. No to jest mega ciekawe. Co miesiąc będziemy otrzymywali pakiet ze strojem, który możemy oczywiście zatrzymać sobie na zawsze. Co miesiąc będą do niego trafiać wybrane przez nas przedmioty specjalnie w ekipce. Co miesiąc otrzymamy wyjątkowy nowy strój oraz co najmniej jeden pasujący do niego element dodatkowy, taki jak na przykład lotnia, kill-off albo emotka. Ekipace w 2020 roku otrzymamy nowy skin, który jest podobny łudząco do skinu Galaxy i nazywa się Galaxia. Wraz z tym stylem otrzymamy też kill-off kosmiczny Lamorosca i plecak Strzaskany Świat. Sam skin Galaxy mi się naprawdę mega podoba, jest to połączenie Zoe oraz bombowych barw. Jak widzimy, na ciele ma takie tatuaże, coś w stylu bombowych barw. Włosy są od Zoe, różowo-zielone, w sumie zielone jest tylko pasemko. Na głowie też znajdują się okulary od bombowych barw. Na plecach tego skinu znajduje się plecak w kształcie kuli ziemskiej, który może być spoilerem zbliżającego się sezonu, ponieważ jest to kula ziemska, która jest zniszczona i spowita ogniami. Może świadczyć o tym, że Galactus zniszczy całą dotychczasową mapę. Wraz z nowym sezonem zostaną wprowadzone do gry wielkie zmiany. A co o tym sądzicie? Czy Galactus zniszczy w tym sezonie mapę i zostanie wprowadzona nowa wraz z nowym sezonem? Dajcie znać w komentarzu. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak otrzymać comiesięczne nagrody z pakietu ekipki. Nasza subskrypcja aż do jej zakończenia jest powiązana z platformą, na której została zakupiona. Z tak zwaną platformą główną. I oczywiście niestety nie możemy jej przenosić na inne platformy. Więc musimy zapamiętać, na której platformie kupujemy subskrypcję. Czy to będzie Nintendo Switch, czy to będzie PlayStation, czy to Xbox. Dostęp do elementów otrzymanych w ramach subskrypcji będzie możliwy dla różnych platform. Ale otrzymanych fałdolców nie będzie można odebrać poza platformą główną. Aby otrzymać dostęp do zawartości w ramach subskrypcji, musimy się zalogować na platformie głównej w każdym miesiącu subskrypcji. Pakiet ekipy już sobie omówiliśmy. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu. Postaram Wam się na nie odpowiedzieć. Ja z pewnością dołączę do Fortnite'owej ekipki. Pamiętajcie, że Wy też możecie dołączyć do ekipy The Farel Teamu. Takie koszulki oraz bluzy możecie zakupić na pixyshop.pl. Link do mojego sklepiku oczywiście znajdziecie w opisie. Jest to złota kolekcja z taką tutaj strzałką. To jest logo F, czyli logo Farela, The Farel Team. I jeszcze jedno logo jest na karku. Teraz możemy przejść do drugiego tematu, czyli do tematu dotyczącego sneak peeków zbliżającej się aktualizacji, dokładnie sezonu 5. Tak wygląda rzekomy zwiastun sezonu 5. Takie postacie będą prawdopodobnie w sezonie 5 znajdowały się w karnecie bojowym. Na pierwszym planie mamy postać z Gwiezdnych Wojen. Jest to Mandalorian, czyli łowca głów. Z lewej strony mamy jakąś kobitę w zbroi. I coś mi się wydaje, że ta zbroja dostanie edycję stylu, więc będziemy mogli ją albo sami kolorować, bo to jest
kolory są takie troszeczkę dziwne, żółty z różowym, no i cała zbroja jest szaro-czarna. Mi się wydaje, że może być to jeden z takich ciekawszych skinów, może za pierwszy level, albo też za setny level, no nie wiem, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, sezon piąty już tuż. W ręku trzyma jakiś widelec, nie wiem, takie są widełki, nie mogę rozpoznać, co to jest za broń. Ja taki przedmiot to trzymam tylko i wyłącznie, jak jadę do rodziców na grilla i przewracam nimi kotlety, na przykład wołowe na grillu. Tylko to mi to przypomina. Po prawej stronie znajduje się jakiś gościu. Nie wiem, co on ma na głowie, kompletnie nie kojarzę, co to jest za łeb kwadratowy. Mi się wydaje, że to jest kobieta, ponieważ ma bardzo chude nogi i ma przy nogach pistolet. Czyżby, moi kochani, jakiś nowy pistolet został dodany do Fortnite'a? Jak dobrze wiemy, rewolwer został wycofany, może powróci, kto wie? Epic Games z pewnością nas czymś zaskoczy. I na samym środku mamy tego Mandaloriańczyka. Jak widzimy, moi drodzy, za naszym Mandaloriańczykiem, który stoi na środku, jest w kapsule schowana Baby Yoda. Jak widzicie, moi kochani, w tym miejscu znajduje się Baby Yoda. To jest coś pięknego. Ja sam osobiście jestem mega fanem Baby Yody. Mam nadzieję, że w tym sezonie Baby Yoda nie będzie tylko plecaczkiem. Bo jak dobrze wiemy, jest taki plecaczek do palucha rybnego, gdzie siedzi jego synek w takim plecaczku z pistolecikami. Mam nadzieję, że to będzie normalny, zwykły skin, ale dostanie na przykład szkielet androida, tak jak było w przypadku Kitka. Jak dobrze pamiętamy, syn miał śniaka, stworzył robota, którym sterował, zamienił się on też w rock'n'rollowy wóz. Mam nadzieję, że też dostanie jakiś swój szkielet i będziemy mogli taką Baby Yodą sobie grać i wyjaśniać oponentów. Tutaj ten skin mamy troszeczkę w lepszej jakości, no i jak widzimy, jest Baby Yoda schowany w swoim malutkim stateczku kosmicznym, czy to jest inkubator, nie mam pojęcia. O! Jeszcze nie omówiliśmy jednej rzeczy, właśnie nowego kilofa do tego skinu jest naprawdę przekozacki. Spójrzcie tylko, jakiś taki kilof stworzyłem. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, no to piszcie sobie w YouTube'a: Farel, stworzyłem Lamorożca. Później ten kilof poleciał do ekipy Freeza i stał u niego w domu, w starym domu ekipy. Jest bardzo fajny, jest to połączenie Galaxy ze skinem kilofa Lamorożca. Fajnie, fajnie to się mieni, mi się mega podoba. Tutaj mamy jakieś okienka, w których z pewnością będzie podana cena danego karnetu. Generalnie tak to wszystko się prezentuje. Dla mnie 10 na 10. Także, moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby wbijać na dzisiejszego live'a, który odbędzie się o godzinie 9:30. Będę grał z wami, z ziomeczkami moimi Fortnite'cika. Porozmawiamy sobie nieco na temat nowego pakieciku. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba w skali od 1 do 10. Jeżeli będziecie kupowali karnet bojowy w nowym sezonie, nie zapomnijcie użyć mojego kodziku. Będę mega wdzięczny. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie bluzy. Dołączcie do teamu Farela. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!